Przygotowałam dla rozruszania najnowszy singiel Za krokiem krok, który już zdobył serca tego lata, myślę, wielu, wielu osób, więc cieszę się, że troszeczkę rozruszam tutaj publikę. To jest wasz wielki, duetowy powrót do telewizji. Mówię o programie Czar Par. Można właściwie tak powiedzieć. No tak, ja to około 10 lat nie byłem na ekranie, także no na pewno, nasz wspólny jest to comeback. Opowiedzcie trochę o tym programie. Czym on będzie się różnił od tej wersji sprzed lat? Jakie unowocześnienia? Właściwie to wszystkim będzie się różnił, bo nawet choćbyśmy chcieli, to nie da się powtórzyć telewizji sprzed 23 lat, więc będzie zdecydowanie bardziej nowocześnie. Jestem bardzo ciekawa zawsze, co Patryk Joka tam wymyśli i napisze. Lubi nas zaskakiwać. Na razie moja postać tam trzymała się Ludwika, czyli taty serialowych chłopaków. To będzie dalej. Zobaczymy, może gdzieś przeskoczę na inny kwiatek, może znowu do Kuby Boskiego, może nadal przy Ludwiku Boskim. Zobaczymy. Wielkie zmiany w kole fortuny. Skąd, jak i dlaczego? No wielkie, bo Norbi malutki też nie jest. No, tak, no ale, też jest, ale też jak udziutki. To, że chomiczek, to nie znaczy, że wielkie. Tak, no, jest zmiana nowego prowadzącego, proszę bardzo. Norbi, Norbeusz przeze mnie tak nazywa. Tak. Jest to na pewno najbardziej rewolucyjna edycja w historii tego programu. Ale co konkretnie przez to rozumiesz? Nie mogę tego zdradzić niestety. To będzie bardzo szybko tak naprawdę wiadomo, bo to już w trzecim odcinku. Wszystkich nas to zaskoczyło. Ale to są decyzje i wybory naszych bohaterów i z nimi możemy się tylko zgodzić. Ja się z tego cieszę, bo to pokazuje już teraz tak na 100%, może tym niedowiarkom, którzy jednak nie wierzyli, że ten program powstaje dokumentalnie, że tworzymy go w taki sposób, że to jest program o życiu, że tam nie ma dubli, że tam nie ma scenariusza, że tam nie ma napisanych tekstów, to ta edycja pokaże to tak naprawdę w 100%. Wygrałaś Eurowizję Junior, a teraz będziesz ją prowadzić. Jak do tego doszło? Tak, nie spodziewałam się tego kompletnie, bo nigdy w czymś takim nie uczestniczyłam. Bardzo się cieszę, jestem ogromnie zaszczycona, że będę mogła prowadzić wśród tak cudownych prowadzących, jakimi są Ida i Olek. Naprawdę, mega się cieszę, no nie mogę się doczekać. No wracam do mojej rodziny, do The Voice Kids. Bardzo się cieszę, ponieważ no tęskniłam, nie ukrywam. I mimo tych zajętości i mojej trasy permanentnej, koncertowej, no to jednak znalazłam ten czas, żeby poświęcić się dzieciakom i naprawdę się ogromnie, ogromnie cieszę. Tak, a gdzie byłyście, jak byliśmy na czerwonym dywanie? Gdzie ty byłeś? Słuchajcie, wracamy na czerwony dywan. Dobra, już nie przeszkadza. Antoni, ale dodaj, kto przeżył. Kto przeżył? Kto przeżył? No, pierwszy odcinek drugiej serii, dowiecie się, kto przeżył. Nie zdradzamy tego. Ale rozumiem, że polecasz, oglądajcie, będzie się działo. Tak, tak, polecam. Oczywiście, że tak. Rozpierduchy, proszę wracać do pracy. No i ordynator przyszedł, wszystko się skończyło. Relanium.